Jak sami na pewno doskonale wiecie, kupno używanego samochodu w Polsce to tak naprawdę nieustająca walka pomiędzy kupującym a sprzedającym. No bo tak, sprzedający praktycznie zawsze chce nam sprzedać bezwypadkowy samochód, który jest igłą na full wypasie, jeśli chodzi o wyposażenie i jeżdżony tylko w niedzielę do kościoła. Z drugiej strony, kupujący praktycznie zawsze szuka jakiejś dziury w całym i paradoksalnie przez wymogi kupujących, to sprzedający muszą się do nich dopasowywać poprzez nieścisłości, jeśli chodzi o historię pojazdu, albo obniżanie jego przebiegu. Najlepiej by było, gdybyśmy my, kupujący samochody używane, dobrze sprawdzali te samochody przed kupnem i na podstawie takiego sprawdzenia świadomie podejmowali decyzję, czy taki samochód używany warto jest kupić i ewentualnie, czy warto jest negocjować cenę na podstawie znalezionych wad. Jak najlepiej sprawdzić samochód? Najlepiej zacząć od komputerowej diagnostyki. Na naszym kanale znajdziesz sporo informacji na temat diagnostyki samochodów. Mamy możliwość sczytania błędów ze sterowników samochodu, sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nieumiejętnie nie cofał licznika lub sprawdzić parametry pracy silnika i wiele, wiele innych rzeczy. Po więcej zajrzyj do opisu filmu i załączników w prawym górnym rogu. Kolejnym takim punktem w momencie zakupu auta, jeśli dane auto bardzo nas interesuje, uważamy, że jest godne uwagi, warto wydać te kilka złotych jeszcze i przejechać się na stację kontroli pojazdów. Pojechać do dobrego diagnostyki, po prostu na stację kontroli pojazdów, tak żeby po pierwsze, jeśli mamy do zakupu auto, od góry z reguły są osłony, nieosłony i tak dalej, mało co zobaczymy, jeśli chodzi o silnik. Od dołu możemy spojrzeć, czy w miejscu, gdzie znajduje się silnik, skrzynia, czy nie ma jakichś wycieków. Oczywiście, jeśli mamy ekologię założoną, będzie to cięższe, ale będzie po tej ekologii też widać, że ona gdzieś jest zapocona, gdzieś jest mokro, gdzieś skądś jakiś płyn może kapać. To też są kolejne rzeczy, które ewentualnie później będą generować koszta i dzięki którym, jeśli przymierzamy się tak czy siak do zakupu tego auta, możemy zbić cenę. Także warto pooglądać wszelkie przewody, gumy, jeśli chodzi o potencjalne wycieki. Kolejną rzeczą, którą możemy zweryfikować, jeśli chodzi o stację kontroli pojazdu, bardziej może nie my, tylko diagnosta, no to jest pojechanie na tą ścieżkę diagnostyczną na szarpaki, tak żeby sprawdzić w całym zawieszeniu, wahaczach, gumach, sworzniach, czy gdzieś nie ma luzów, czy gdzieś nie ma czegoś do wymiany, ponieważ jeśli to będzie tam jeden sworzeń, jakaś jedna guma do wymiany, no to nie są duże koszty. Ale jeśli wyjdzie na to, że ktoś po prostu jeździł to autem, jeździł, nie dbał, no to może nam wyjść, że kupujemy auto, tak jak na przykład tutaj Audi Roberta, jest wielowahacz, jeśli wielowahacz będzie wytłuczony, no to już nie jest koszt 50, 100 czy nawet 200 zł, tylko wymiana całego wielowahacza to już jest koszt lekko około 1000 i w górę, w zależności od tego, jakiej jakości zastosujemy części. I taką trzecią rzeczą, na którą możemy zwrócić uwagę, no to jest to, że od spodu widzimy dużo więcej, jeśli chodzi o podzespoły auta, niż chociażby spod maski czy wewnątrz auta. Bo jeśli ktoś nam mówi, że wymienił amortyzatory, wymienił jakieś tam elementy zawieszenia, to wszystko powinno być widać, jeśli to było w przeciągu kilku ostatnich tysięcy kilometrów robione. No to nowy amortyzator oczywiście będzie wyglądał zupełnie inaczej niż amortyzator, który na aucie jest zamontowany już załóżmy 3 lata. Także te nowe części, świeże części, to będzie wszystko widać. Jeśli ktoś powie, że był robiony przegub, była wymieniona osłona przegubu, to również będzie to wszystko widać. To wszystko uwiarygadnia nam całą wersję sprzedającego, jeśli chodzi o zakup. I wtedy, jeśli dane rzeczy nam się pokrywają z rzeczywistością, czyli sprzedawca mówi, że to wymienił, my to widzimy na aucie, również prędzej możemy uwierzyć w to, jakby w inne rzeczy, które również nam o tym aucie powie, a niekoniecznie jesteśmy w to w stanie sprawdzić. Z racji tego, że kupujemy już paruletnie auta, 10, 15, czasem nawet 20-letnie auta, sam sprzedający nie do końca może wiedzieć, co sprzedaje, czyli jeśli on sam zakupił auto, na przykład z obniżonym zawieszeniem, może tego nie wiedzieć i tego nie uwzględnić w ogłoszeniu. Warto na stacji kontroli pojazdów mieć na uwadze, że to auto może być już obniżone od fabrycznego poziomu, albo też na przykład, tak jak jeśli chodzi o moje auto, podwyższone. To wszystko może działać na plus i na minus, wszystko w zależności od tego, jakiego auta my potrzebujemy. Jeden będzie jeździł po równiutkich asfaltach i wtedy to obniżone zawieszenie działa tylko na plus. Auto się trzyma lepiej drogi, pewnie się prowadzi, ale natomiast drugi, jeśli jeździ autem zarówno po bezdrożach, jak i asfaltach, no to obniżone zawieszenie w niczym mu nie pomaga, a raczej wręcz odwrotnie, bo naraża go tylko na potencjalne kolejne usterki auta. Jeszcze zanim wybierzemy się obejrzeć auto na żywo, warto poprosić sprzedawcę o podanie numeru VIN. Jeśli sprzedawca nie ma nic do ukrycia,
bez problemu nam ten numer VIN-u poda, a my będziemy mogli sobie chociażby ten numer wbić w Google, a następnie wyszukać, czy to auto nie było gdzieś wcześniej wystawiane, czy nie ma jakiejś historii chociażby na forach, jako auto rozbite, wypadkowe, które potem ktoś sprytnie poskładał, no i sprzedaje jako na przykład bezwypadkowe. Jeśli sprzedawca będzie miał problem z podaniem VIN-u, no to już możemy zakładać, że coś się święci, że ma coś do ukrycia i nie bardzo chce, żeby ten VIN był sprawdzany. Kolejnym sposobem na sprawdzenie naszego auta po numerze VIN, czy auta, które chcemy zakupić, jest skorzystanie z portali internetowych, które oferują usługę raportowania po numerze VIN online. Taka usługa może zawierać informacje o zdarzeniach drogowych, o ewentualnych naprawach, o przebytym przebiegu czy o cofaniu liczników. Także za sprawą portalu CarVertical pokażemy Wam, czego możecie się spodziewać w takim raporcie. W portalu CarVertical do dyspozycji mamy przykładowy raport, jeśli chcemy zobaczyć, jak wygląda to, co oferują. Na przykładzie Volkswagena Passata tutaj wykonali taki przykładowy raport. Tu z lewej strony mamy tak coś w rodzaju menu. Mamy do dyspozycji zdjęcia, jeśli auto miało jakieś tam wypadki, uszkodzenia i jeśli oczywiście te zdjęcia zostały przez kogoś zarchiwizowane, na przykład ubezpieczyciela czy też likwidatora szkody. Dalej mamy informacje o potencjalnych uszkodzeniach, czyli to, co w tym aucie i kiedy było robione. No i tu mamy takie trzy zapisy, że miało uszkodzony bagażnik, dach, prawe skrzydło. Również z datą, także to też można ewentualnie później połączyć takie usterki z datą wprowadzenia do kraju na przykład. Dalej mamy wykrytą aktywność, czyli właśnie to, co powiedziałem, że w momencie na przykład wypadku ktoś wprowadza bite auto i nagle to auto po miesiącu, dwóch pojawia się jako sprawne. Także tu też mamy, że został wyprodukowany w Niemczech, potem zarejestrowany w Polsce, sprowadzony do Litwy i że miał na Litwie wypadek. Ale równie dobrze mogło być tak, że miał wypadek w Polsce, ktoś to sprowadził na Litwę, naprawił i potem tam to sprzedaje. Tak mogło być, nie musiało. Dalej mamy zakładkę baza skradzionych pojazdów, czyli ta zakładka informuje nas o tym, że coś z tym naszym autem gdzieś się działo, ktoś je komuś zwinął i zostało to zgłoszone. Oczywiście warto zweryfikować to, czy ta sprawa została wyjaśniona i to auto być może jest po prostu legalnie sprzedawane, ale jest taka informacja. Dalej już mamy informacje bardziej nie o danym modelu, nie o danym konkretnym aucie, tylko o modelu. Kiedy nadchodzą jakieś tam prace konserwacyjne, warto uwzględnić to przy zakupie, czy sprzedawca już wykonał jakieś wymiany serwisowe, wymiany konserwacyjne, wymiany filtrów, olei, płynów eksploatacyjnych, bo albo to wykonał i mamy to z głowy, albo sceduje to na przyszłego nabywcę, również jakby robiąc nam koszta. Kolejną zakładką, co też wielu na pewno zainteresuje, jest kontrola przebiegu. Mamy taki wykres, jak ten przebieg na przestrzeni lat się kształtował. Oczywiście to też wszystko zależy od tego, jak te dane były i gdzie były zapisywane, ponieważ to też nie dla każdego auta będzie aż tak ładnie to zapisane i w tylu punktach ten przebieg odnotowany. Tutaj mamy w tym przykładowym raporcie najwyższy przebieg 155 tysięcy, potem widzimy, że licznik został cofnięty, coś tam się zadziało. To też jest do zweryfikowania na przykład z książką serwisową. I dalej już takie mniej ciekawe rzeczy, tu są zapisy dotyczące prawa własności. W tej sekcji wymieniono kontrolę dotyczące potencjalnych problemów związanych z licznikiem, tutaj nic nie wykazano. Kontrolę prawa własności, tu mamy jeden zapis na czerwono, z którym warto też byłoby się zapoznać. Też ciekawą rzeczą jest to, że mamy listę wyposażenia naszego auta. Także to też jest kolejna rzecz, czego możemy się w tym aucie spodziewać. Weryfikujemy wyposażenie, które faktycznie jest w aucie, z tym, co tutaj jest podane i ewentualnie jeśli czegoś brakuje, no to też podejmujemy dyskusję ze sprzedającym, co tam się stało, czy coś na ten temat wie. No i dalej program nam podpowiada, czy dana cena, za którą chcemy to auto kupić, jest adekwatną do tego modelu, jaka cena jest atrakcyjna, a jaka jest zbyt wysoka. No i też mamy tu informację, czy później łatwo będzie się tego auta pozbyć, czy też nie. Jedną z ostatnich zakładek, no tu mamy lokalizację VIN-u. Jeśli zajdziemy już na miejsce do sprzedawcy, możemy sobie sprawdzić w tych miejscach, czy ten VIN na pewno wszędzie nam się zgadza, żeby był faktycznie autentyczny, żeby tam nie było nic kombinowane.
No i taka ostatnia zakładka, czyli usterki, ale też nie tego konkretnego auta, tylko po prostu tego modelu. Na co zwrócić uwagę w danym konkretnym modelu, tu chociażby pierwszy podpunkt, mamy awarię EGR w silnikach TDI, a następnie problemy z kompresorem klimatyzacji. To są akurat potencjalne usterki w tych modelach. Tak wyglądał przykładowy raport, teraz przejdźmy może do faktycznego raportu, który myśmy po prostu zlecili tej firmie. Wziąłem dosłownie pierwszego lepszego Passata z Allegro, gdzie był podany VIN. Wpisałem sobie ten VIN w program, no i oto co nam wyszło. Tak, wcześniej też mieliśmy Passata, akurat to jest, mówię, pomyślałem sobie Passat, jest Passat, 2008 rocznik, silnik dwulitrowy, diesel, ręczna skrzynia biegu. I tu już co nam ten program pokazuje, że miał jakieś historie wypadkowe, dalej, że coś nam się z tym przebiegiem w tym przypadku nie zgadza. Idziemy dalej i jeśli mamy zapis uszkodzeń, niestety zdjęć w tym przypadku konkretnym nie ma. Mamy informację, że w 2013 roku miał jakąś szkodę bliżej nieokreśloną, gdzie koszt naprawy był między 5 a 10 tysięcy euro, tak to zostało określone. I w 2017 roku mamy szacunkowe koszty naprawy między 3 a 5 tysięcy euro. I co zwróciło szczególną moją uwagę, jest to, że miał wypadek w Niemczech w 2017 roku, a sprzedawca, i to był maj, a sprzedawca pisze w ogłoszeniu, że został sprowadzony w lipcu, jeśli dobrze, tak, że auto zostało sprowadzone w lipcu. Także nic innego, tylko standardowy przebieg tego, że jest ściągane auto z Niemiec, bite i albo w Niemczech już naprawione i sprzedane do Polski, albo ściągnięte uszkodzone i naprawione w Polsce. Tak to musiało wyglądać, nie inaczej. Dzwoniłem do sprzedawcy, sprzedawca nic na ten temat nie wie, mówi, że coś tam było malowane, ale o żadnych usterkach nic kompletnie nie wie. Do tego ma książkę serwisową ASO, twierdzi, że wszystkie wpisy tam są, jeśli chodzi o daty, że są wszystko po kolei, auto było serwisowane, ale też żadnej wzmianki o tym, że auto miało jakąkolwiek czy przecierkę, czy wypadek, czy usterkę, nic takiego w książce nie ma. Myślę, że sprzedawca po prostu może też nie wiedzieć aż tyle na ten temat, że to sprzedawca też kupił kota w worku, ale to jest takie gdybanie. Rozmawiałem dość dłuższą chwilę z tym sprzedawcą, raczej wydawał się być w miarę uczciwym, ale to wiadomo, przez telefon każdy się może tak wydawać. Tutaj jeszcze nam zaznaczono, że z przebiegiem coś nam się nie zgadza. W tym przypadku przebieg w stosunku do średniej jest wyższy, także nie to, że ktoś tutaj cofnął licznik, tylko potencjalnie po prostu to auto było mocno eksploatowane i też dlatego ta aplikacja nam pokazała informację, żeby się tym przebiegiem zainteresować. No a dalej, to już zbytnie nic ciekawego na temat tego samochodu nie ma. Także podsumowując, jeśli chodzi o przydatność, na pewno jeśli kupowałbym auto, chciałbym po prostu wiedzieć, że jakieś tam przygody były, wtedy mógłbym bardziej świadomie podejść do tego, żeby obejrzeć to auto na miejscu. Jeśli mam informację, że były dwie naprawy na przestrzeni lat, oczywiście wiadomo, to nie kupujemy nowego auta, ale że jakieś tam historie wypadkowe były i żeby dokładniej przyjrzeć się karoserii, miejsca połączeń itd. itd. Tak jakby z grubsza wygląda ten portal. Cały czas trwają prace nad dodawaniem nowych funkcji, nowych funkcjonalności do tego portalu, nad udoskonaleniem tej aplikacji, aby jak najwięcej tych informacji można było uzyskać. Również trwają rozmowy, aby połączyć ten portal z bazą CEPiK, tak żeby te dane na temat auta były jeszcze pełniejsze.